Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, drodzy, na dzisiejszym rozważaniu na 11 listopada w pamiątkę odzyskania niepodległości. Nasz Kościół jako hasło do rozważania wybrał z Księgi Hioba, gdzie w rozdziale pierwszym czytamy: Pan dał i Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. A także z listu do Rzymian, gdzie w rozdziale 5 czytamy: Wiemy, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie nadzieję. Jest też króciutkie rozważanie. Kiedy Bóg chce Ci zrobić podarunek, zwykle opakowuje go w kłopot. Im większy podarunek otrzymujesz, tym większym kłopotem Bóg go maskuje. A drodzy, a na 11 listopada, czyli na Święto Narodowe, nasz Kościół wybrał też hasło z przypowieści: Sprawiedliwość wywyższa lud, ale grzech jest hańbą narodów. Powiem Wam szczerze, że kiedy czytałem te fragmenty przeznaczone na 11 listopada, to pomyślałem, że nie mogłem lepiej trafić. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Na przestrzeni ponad tysiącletniej historii państwa polskiego, czy właśnie tak myśleli nasi przodkowie, którzy raz stracili, raz ponownie odzyskiwali niepodległość z rąk Niemiec, Austrii, Rosji, ale przecież też Szwecji i innych krajów. Pan dał, Pan wziął. Nic, co jest dane nam tutaj na tej ziemi, nie jest dane na zawsze, nawet nasze życie. Wiemy, że doświadczenie budzi cierpliwość, cierpliwość, doświadczenie, a doświadczenie nadzieje. Te narody, które żyły w pierwszej Rzeczypospolitej, czyli Polacy, ale przecież też Litwini, Łotysze, Białorusini, Ukraińcy, Żydzi i wiele innych, było bardzo mocno naciskanych przez państwa zaborcze, żeby porzucili te swoje śmieszne regionalne tradycje, przestali mówić jakimś prymitywnym narzeczem lokalnych ludzi i zaczęli mówić językiem imperium, niemieckim albo rosyjskim właśnie. Część ludzi się złamała i ciężko jest im mieć to za złe. Ale w każdym narodzie właśnie w tej momencie największego ucisku, w każdym z narodów Rzeczypospolitej budzili się ludzie twardzi, niczym stal zahartowana w ogniu, którzy wbrew dosłownie wszystkiemu przebudali swój naród językowo i kulturowo. I drodzy, właśnie przychodzi 11 listopada 1918 roku. Wchodzi w życie rozum skupiony, czyli wstrzymane są działania zbrojne pomiędzy Niemcami oraz aliantami. Jest to dla nas, Polaków, symbolicznie data odzyskania niepodległości. Dla wielu Polaków było to dosłownie największe marzenie, żeby naród polski miał swoje państwo. Był to ogromny podarunek, ale właśnie opakowany w wiele tragicznych problemów. Polacy służyli w armiach wszystkich trzech państw zaborczych, a także front wschodni I wojny światowej okrutnie poprzedł się z naszymi ziemiami. To właśnie to było najwięcej zniszczeń. Ale drodzy, mamy to. Mamy swoje państwo. Jako jeden z nielicznych narodów na tej ziemi mamy miejsce, które możemy spokojnie nazwać ojczyzną. I no właśnie, no i właśnie co? Mamy ten doskonały dar od Pana Boga. Jak go wykorzystujemy? Jesteśmy przecież wezwani jako podobno chrześcijański naród do tego, żeby wypełniać Boże Słowo. A Boże Słowo mówi, że to sprawiedliwość wywyższa lud. Sprawiedliwość, czyli czynienie to, co jest dobre, błogosławione w oczach Pana. Czyli nieuciskanie przybysza na naszej ziemi. Czyli wzięcie w opiekę tych, którzy nie są w stanie sami się sobą zaopiekować. W Starym Testamencie są wymienieni jako sieroty i wdowy. My oczywiście byśmy tę listę mogli troszeczkę też powiększyć. Sprawiedliwość, czyli życie zgodne z Bożymi
przykazaniami. Życzę sobie i nam, drodzy, żebyśmy potrafili wykorzystać ten Boży dar, jakim jest nasza Ojczyzna, do tego, żebyśmy czynili właśnie to, do czego jesteśmy wezwani jako naród posiadający własne państwo, czyli czynić sprawiedliwość. Bo sprawiedliwość wywyższa lud, a grzech jest hańbą całego narodu. Amen.